Przedstawiciele samorządów Nowogrodzca i gminy Gorzyce podpisali umowę o współpracy partnerskiej. Rozmowy na ten temat były prowadzone od października ubiegłego roku i teraz zostały sfinalizowane. Dostrzegając wzajemne powiązania historyczne oraz łączące obie gminy korzenie przodków, gmina Nowogrodziec i gmina Gorzyce niniejszym porozumieniem postanawiają nawiązać współpracę w zakresie rozwoju gospodarczego, rolniczego, społecznego, kulturalnego, sportowego, edukacyjnego oraz bezpieczeństwa publicznego. Dobrowolna współpraca ma na celu realizację wspólnych projektów, podejmowanie działań promocyjnych oraz pogłębianie wiedzy na temat wspólnych dziejów historycznych łączących obie gminy. Tymi słowami otwiera się umowa współpracy, jaką kilka dni temu podpisali wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy oraz burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni, cieszymy się z zaufania, które władze samorządowe nas obdarzyły. Chcemy sięgnąć do korzeni, do historii, do naszej polskiej narodowej tożsamości. Myślę, dzięki współpracy z Państwem, mieszkańcami, tradycją, historią, która jest tak bardzo Wam bliska, nam też szczególnie, no ale my jesteśmy trochę w innym miejscu geograficznie i tą historię musimy tworzyć od początku, pomimo upływu wielu, wielu lat. Mamy naprawdę wiele wspólnego. Nasze gminy są bardzo podobne, jeśli chodzi o strukturę, jeśli chodzi o oświatę, o ilość mieszkańców, niewielka różnica, podobna ilość szkół, podobna ilość dzieci w szkołach. Podobne strefy ekonomiczne i tak samo dbałość o zachowanie tradycji i kultury naszej tutaj narodowej i regionalnej. Ludzi, którzy stąd pochodzą, tu się wychowali i tu zawsze ich pradziadowie spędzili życie i pracowali dla tych miejscowości, a oni to dalej kontynuują i przekazują własnym dzieciom. Przedstawiciele Nowogrodźca gminy Gorzyce wyszukali w historiach, które opisuje Jan Bujak i z wielkim optymizmem patrzą na tę współpracę. Podobnie jak wójt Leszek Surdy. Chcą działać także w sferze gospodarki. Chcemy przez to, że mamy potencjał stref ekonomicznych, wykorzystać to wiedzę, doświadczenie we współpracy z zagranicznym kapitałem, aby pomóc polskiej rodzinie, Polakom, żeby godnie żyli, dobre zarobki mogli osiągać, żeby rodziny się po prostu rozwijały. A w ten sposób też zaproponować młodym ludziom możliwość w takim haśle od pokoleń w jednym miejscu. Nie chcielibyśmy, żeby pomimo możliwości w Unii Europejskiej swobodnego przepływu kapitału i osób szukali swojego szczęścia i przyszłości w miejscu, w którym się urodzili, ukończyli edukację, ale żeby tworzyli rodziny, wychowywali swoje dzieci i opiekowali się swoimi rodzicami. Bardzo dla nas będą cenne doświadczenia, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych inwestorów na teren właśnie naszej podstrefy tarnobrzeskiej. To jest bardzo ważne, bo fakt, że wiele rzeczy zależy od ministra gospodarki, od dużego biznesu, ale też dużo, przede wszystkim samorząd musi stworzyć odpowiednie warunki. I tutaj jest duże pole do popisu dla nas. W jaki sposób to zrobić, żeby następnych dobrych inwestorów zachęcić i przyciągnąć tu do Gorzyc. Umowa o współpracy partnerskiej została podpisana w obecności przedstawicieli samorządu Nowogrodźca, radnych i sołtysów gminy Gorzyce. Gości przywitał również starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek. Witam Was na ziemi tarnobrzeskiej, witam Was serdecznie w powiecie tarnobrzeskim. Powiecie niewielki, bo to powiat, który ma blisko 55 tysięcy mieszkańców, to cztery gminy, ale spore gminy, zróżnicowane gminy, jeśli chodzi o gospodarkę, bo to gminy zarówno rolnicze, jak również dobrze rozwinięte przemysłowo. Tą najbardziej uprzemysłowioną jest właśnie ta gmina, w której gościcie w tej chwili, gmina Gorzyce. Spotkanie było okazją do tego, by bliżej poznać Nowogrodziec, dowiedzieć się, z czego słynie. Pojawiły się również upominki na dobry początek współpracy.